panteonie polskich bohaterów, ludzi zasłużonych dla naszej niepodległości, przez lata nie było miejsca dla tych, którzy nie pogodzili się z powojennym ładem i przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi. Ówczesne władze usiłowały wymazać ich z kart historii. Dziś wolna Polska oddaje cześć niezłomnym, żołnierzom wyklętym, walczący przeciw hitlerowskiemu i stalinowskiemu totalitaryzmowi, stali się symbolem i legendą. Ich postawa, pełna godności i wierności ideałom, jest lekcją dla nas wszystkich. Lekcją o tym, że są wartości, w obronie których nie można ustąpić. Żołnierze wyklęci swą odwagą, swym życiem udowodnili, że słowa Bóg, honor, ojczyzna powinny być najwyższym moralnym nakazem.